Witajcie moi drodzy parafianie, z tej strony Tygrys, kanał Porywa Zwłok prezentuje Retro, a dzisiaj będziemy zmierzać się z Zulem 2. Mam nadzieję, że będzie Wam się gameplay podobał, bo będzie marny. Naprawdę będzie marny. Więc co, zapraszam. Oczywiście jest to oryginalna wersja. Tajny kod wpisałem, tak. Nie mogę Wam pokazać, jaki to jest tajny kod, ponieważ straciłbym oryginalność swojej gry. No. Wszystko na tym, na pięknym padziku. Lecimy. Włączymy sobie selektywny autofire. A, wybieramy teraz kolesia. Stage one. No to lecimy. Szaleństwa nie będzie, więc niczego się ukrytego nie spodziewajcie, nie? Get ready. W sumie Zul 2 się wgrywa szybciej niż 1, powiem Wam szczerze. Muzyka umarła. Czy tu potrzebne autofire? Potrzebne autofire. A, bo my zbieramy te wszystkie, kurde. Przyjemności. Patrzcie, gra zwolniła. Patrzcie, znalazłem sekreta! Nie ma dźwięków z gry? A, jedno życie więcej. No patrzcie, na 600 trochę zwalnia ta gra. Która ma taką, kurde, responsywność trochę jak ten, jak Jana Sisters. No, patrzcie, mamy ten secret. A rozdział wolniej, raz szybciej. Kill the beast. O, i kolejny secret. No i znowu spadłem tutaj, no co jest? Kurde, no nie hamuje tej.
Nie daję sobie rady. I czemu mi ta gra zwalnia? Kurde, przecież opanować tego ten. A to co to jest? No patrzcie to! I znowu muszę powtarzać, kurde, cały cykl wędrówki. Nie, kurwa, co to jest? Ale ta gra jest trudna. Pewno dlatego, że jest dla dzieci. Dobra, zyskamy na czasie. Dobra, mamy kolejny punkt ten. A patrzcie, jakoś jajko rozwaliłem. Nie wiem, jak się rozwala jajeczka. A dobra, lecimy dalej. A, pięknie. Patrzcie, udało mi się przejść kurde poziom, co jest niesamowite, jak na moje umiejętności. Jestem szczerze zaskoczony. No, lecimy dalej czy nie? Dobra, mamy punkt. Nawet nie wiem, gdzie za bardzo iść.
No i co dalej? Tu nie mogę. Dobrze, gdzieś tutaj utknąłem. A, wyszedłem. Udało mi się. Nie ma co robić scen, tylko trzeba grać. I secret. Nie ma jak sobie powiesić na szynce. Czybym za mało coś zebrał? Życie dostałem dodatkowe. A. Dobra, myślę, że ten 15-minutowy gameplay wystarczy w zupełności. Mam nadzieję, że przypomniałem wam jakieś fajne, ciekawe czasy i że przypomniałem wam grę, którą pewno wszyscy zagrywaliśmy, nie? Też dużo zagrywałem w taką grę, ale po prostu tego nie pamiętam, nie? Dobra, pozdrawiam was serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, cześć!